5000 zł udało się zebrać podczas charytatywnych zawodów narciarskich w Suchem koło Poronina. W tym roku stowarzyszenie Krzysiek Pomaga Pomagać wspiera 14-letniego Szymona Olka, który 3 lata temu uległ poważnemu wypadkowi na skoczni narciarskiej. Cegiełki z wpisowego zostaną przeznaczone na jego leczenie i rehabilitację. Na starcie stanęło blisko 180 zawodników. Natalia Witkiewicz. Szymon Olek, 14-letni skoczek narciarski, 3 lata temu uległ poważnemu wypadkowi na małej skoczni w Zakopanem. Od tamtego czasu przechodzi żmudną i bolesną rehabilitację. Jej koszt to około 5000 zł miesięcznie. Mamy nadzieję, że uda nam się jak największą kwotę zebrać, żeby wspierać tego małego chłopaka, który wciąż marzy o lataniu jak Adam Małysz. Z pomocą ruszyło stowarzyszenie Krzysiek Pomaga Pomagać, które już po raz 6 zorganizowało charytatywny slalom Gigant. Cały dochód z opłat startowych i biletów z imprezy w stacji Suche koło Poronina został przekazany na rehabilitację Szymona. To wszystko się zaczęło w sposób dramatyczny od nieszczęścia, jakie spotkało mojego syna Krzysia, wtedy 15-letniego chłopca, zdrowego, pełnego werwy, sportowca i tak dalej, który nagle dostał udaru mózgu, no i to pokrzyżowało jego plany i właśnie jego życie zawisło na włosku wręcz. Z tego się pozbierał jako tako, ale niebagatelną rolę w tym pozbieraniu odegrali przyjaciele, głównie narciarze. Dlatego dziś sam pomaga i zdobywa pieniądze dla innych. W zeszłym roku dzięki nim udało się m.in. sfinansować zakup wózka o napędzie elektrycznym dla Kacpra Turaczyka, chorującego na zanik mięśni. Chętnych, by w tym roku pomóc Szymkowi, także nie brakowało. W dobrej sprawie się spotykamy po to, żeby pomóc innym, a przy okazji jest to zabawa świetna. Dla mnie bardziej satysfakcja jakby z pomocy, no i to jest super akcja. Ale to nie koniec. W najbliższą sobotę w krakowskim hotelu Kubus odbędzie się koncert połączony z aukcją charytatywną. Wylicytować będzie można m.in. kombinezon Kamila Stocha, narty Macieja Kota, ale też obrazy Jerzego Nowosielskiego. A wejściówki na koncert można już rezerwować na stronie stowarzyszenia Krzysiek Pomaga Pomagać. Natalia Witkiewicz, Kronika.